Za sprawą Andrzeja Bochacza, od lat uprawiającego oraz propagującego sztukę tworzenia mozaik i witraży, pojawiło się ich już w Legionowie całkiem sporo. Dobiega bowiem końca praca nad najnowszym, wspólnym dziełem artystów skupionych wokół pracowni Easy Art. Zacznie ono bić, oczywiście po oczach, w samym centrum miasta. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w takim znaczeniu, że finalizujemy pracę nad trzecią mozaiką z cyklu Okruchy Czasu. To są mozaiki, o których już być może część z Państwa słyszała, wiedziała. Na Urzędzie Miasta są dwie. Teraz kończymy trzecią. Trzecia jest poświęcona zwycięstwu legionowskich pilotów w zachwodach o Puchar Gordon Bennetta. W pierwszym zwycięstwie w roku 1933 nasi piloci z naszym balonem Kościuszko polecieli do Chicago i tam zwyciężyli hardkorowo ten konkurs. I potem w kolejnych latach również odnosiliśmy wiele sukcesów. Okazało się, że polska sztuka baloniarstwa jest wyjątkowo niepowtarzalna. I taka też będzie upamiętniająca wyczyn Franciszka Hynka i Zbigniewa Burzyńskiego legionowska mozaika. Nad plastycznym uhonorowaniem ich wyczynu sprzed 90 lat jak zwykle pracowało mnóstwo osób. Nie tylko zresztą w legionowskiej siedzibie pracowni Easy Art przy ulicy Jagiellońskiej 8. Są to seniorzy z klubu seniora Amicus, są to dzieci ze szkoły na Legionowskiej, na Jagiellońskiej 69, Fundacja Promień Słońca, Warsztaty Terapii Zajęciowej Świętej Rity, wolontariusze z Legionowa, a dzisiaj mamy takie trzydniowe spotkanie finalizujące, gdzie grupa, nieformalna grupa, która od kilkunastu lat funkcjonuje w naszym kraju o nazwie dźwięcznej Easy Art, również przyjeżdża do nas, pomaga nam w tych zajęciach. W tej grupie, jak tam spojrzycie, ja się troszkę odsunę. Na samym szczycie jest Aleks, która razem ze mną i w zespół prowadzimy tą pracownię. Obok niej siedzi Dawid Zborowski, założyciel tak naprawdę Easy Artu w 2006-2007 roku. Od tamtego czasu organizacja, co tu kryć, liczebnie bardzo się rozrosła. To jest takie stowarzyszenie nieformalne, które skupia prawie 3000 osób w naszym kraju, które po prostu wykonując swoje normalne zadania, czynności, zawody, lubią robić witraże i mozaiki. Fantastyczna grupa, ciekawe spotkania. Ich najnowszy, poświęcony polskim baloniarzom efekt pojawi się na legionowskim ratuszu najpóźniej w początkach października i dołączy do podobnych dzieł umieszczonych w pobliżu fontanny przed wejściem do Urzędu Miasta. Już teraz, ciesząc się z kolejnej ukończonej mozaiki, jej twórcy zapewniają, że artystyczne bezrobocie im nie grozi. W przyszłym roku mamy plan z wykonania wyjątkowej mozaiki poświęconej Powstaniu Warszawskiemu, które, jak wiecie, w Legionowie się odbyło. Trwało być może niedługo, ale historycznie jest to dla naszego miasta bardzo ważny fragment i mamy nadzieję, że również ozdobi mury Urzędu Miasta Warszawa. Chociaż twórców dzieł z kawałków szkła jest w Legionowie i całym kraju niemało, wciąż można do nich dołączyć. Jak zapewnia Andrzej Bochacz, przychodząc do pracowni Easy Art z dobrymi pomysłami i chęcią do twórczej pracy, nikt nie odejdzie z kwitkiem. Spotykamy się we wtorki od 17 do 20, także każdy, kto ma ochotę zasmakować przyjemności dotykania witraży albo mozaiki, albo zrobienia dla siebie czegoś, albo podzielenia się swoimi spostrzeżeniami bądź chęcią zdobycia nowej wiedzy. Mamy tutaj sporo adeptów, takich nawet młodych, kilkunastoletnie osoby. Julia, która znam tutaj, towarzyszy już kilka lat, właśnie dostała się na uniwersytet, na Politechnikę. I od października będzie studentką. Także to są takie fajne rzeczy, bo przychodzą ludzie, którzy, my od nich nic nie chcemy, oni nie chcą od nas nic, natomiast w miłej atmosferze związanej z muzyką, taką chilloutową najczęściej, bez polityki, siedzimy, spędzamy czas kilka godzin w tygodniu, kilka godzin dziennie w zależności od potrzeb, po to, żeby realizować taką właśnie wyjątkową pasję, jaką jest witraż albo mozaika.